Nie mam poduszki. No, nie zamieszka. Masz poduszki, nie będziesz jej miał. Nie masz dziewuszki, będziesz wiele brał. Choć młodzieńcze, usiądź obok mojego ciała, bo lekkostronniczy rozpoczyna się bez mała. Będą śmieszki i żarciki, będziemy mówić riki-tiki i wskakujcie na pokład wszyscy, bo już prom odpływa w dal. I tańce będą, i tam śmieszki, za rączki chwyćcie się, zatańczymy, zaśpiewamy, lekkostronniczy już rozpoczyna się. O, mam gęsią skórkę. No, ja się bardzo wkręciłem. Teraz wchodzenie w rolę Stanisławski, ja wchodzę, z Meta. Ja wchodzę w rolę cały czas i penis mi się skurczył. A na plecach też? Mam wrażenie, bo popatrz. Okej, widzę, że masz tutaj trochę pudru. To nic. O. To nie widać w kamerze. Już ci wytarłem. No musiałeś, Karol, musiałeś. Musiałem nawiązać. No czemu, no a po co? Do obecnej sytuacji geopolitycznej. Kapitan Paciorek. Witam serdecznie. Coś trochę. Na Podlasiu powstanie klasa o profilu Disco Polo i dobrze. Jej dobrze. Absolwenci mogą mieć lepszy start niż ludzie po socjologii. W Michałowie na Podlasiu powstanie pierwsza w Polsce klasa o profilu Disco Polo. Pomysł wójta, który opisuje dziś Gazeta Wyborcza, ma przyciągnąć młodzież do ledwo dyszącego gminnego liceum. Profil jest oryginalny i może budzić zdziwienie albo rozbawienie, ale jeśli chwilę się nad tym zastanowić, no właśnie, to taka to uczynimy. Specjalizacja może dawać ciekawe perspektywy na przyszłość. Karol, jakie może dawać perspektywy na przyszłość? No potem karierę i filmy wyprodukowane przez TVP. Żenek na przykład. Żenek. W tym tekście nie znajdziecie rechotu i pogardliwych uwag wobec muzyki disco polo. I to mi się podoba, bo ja mam bardzo podobne podejście. Ja sam nie słucham jej na co dzień. Teksty coś uważam za puste, infantylne, niekoniecznie. Tu nie będzie rechotu i pogardliwych uwag. Nie będzie rechotu ani pogardliwych uwag, ale uważam teksty za puste i infantylne. A muzyka, a wraz z nią specyficzna maniera wokalizacji, jest dla mnie nie do zniesienia. Nie ma ale tutaj nie ma ani rechotu, ani pogardliwych uwag. Ani krzty pogardy, ani rechotu. Ale też zmieniłeś puder, nie? Od kiedy zmieniłem ten puder? Też musisz się poprawiać. Nikt w tych tekstach nie nawiązał do słynnej sceny z Men in Black. When you grow up. To nie jest to samo, bo... bo brwi są... Nie, bo on chciał pokazać fakt, a pani Lichocka nie chciała. A pani Lichocka poprawiała chciała się. Powiedziała to w wywiadzie. Ach, powiedziała. Faktycznie. I jest przemysł pogardy i nienawiści. Trolle, tacy jak my. Wiesz, że my wpadamy do tego przemysłu teraz. Ja nic nie powiedziałem złego na pani. A co robisz wcześniej? To już jest interpretacja gestu, który ona wykonała niepogardliwie, który ty wykonałeś pogardliwie z intencją trollowania, więc wpadasz teraz do przemysłu pogardy. Ja po prostu... Tu była aureola twoją głową i pyk. Jeszcze kilka lat temu, kiedy pojawił się fenomen zespołu Weekend, do ich hitów bawiliśmy się nie jeden raz na imprezach w Akademiku. W pełni szanuję to, że dla niektórych osób muzyka disco... Jak ktoś musi mówić to wprost, że pełni coś szanuje, to znaczy, że pewnie tego nie szanuje. Jest po prostu czymś przyjemnym, co umila codziennie. Podoba mi się, jak potrafisz czytać między wierszami. Po prostu to jest takie polskie. To też nie jest w ogóle pogardliwe. I nie jest to żadna inwektywa. Chyba wszyscy zdajemy sobie dziś sprawę, jak wielkim biznesem jest w Polsce rynek muzyki disco polo. Ja sobie zdaję, ale nie znam liczb. Dlatego łatwo można z tego wnioskować, że wejście w tę branżę daje dużą szansę na dobrą, stabilną pracę. Szansa. O, brawo. A teraz porównajmy tę branżę do słabo płatnej pracy po wielu kierunkach humanistycznych. Czymś bardzo złym jest to, że dziś nauczyciele czy bibliotekarze należą do najgorzej opłacanych zawodów w Polsce. No w sumie to się zgadzam. Cel pracy zawodowej to nie tylko satysfakcja, to też stabilność i możliwość utrzymania rodziny. A jeśli istniejąca w Polsce od dawna branża właśnie przeżywa swoją drugą młodość, to chyba lepiej, żeby siedzieli w niej ludzie odpowiednio wyedukowani, prawda? Prawda. 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 Nie wiem, czy ty, Karol, oglądałeś filmiki na moim kanale? Niektóre? To jest poważne pytanie? Tak. Nie będę dawał więcej subów na kanale Sauron's to Vlog. Męczą mnie już te teksty. Oglądam, daję suba i liczę na rewanż. Na koncie Sauron's to Vlog
Dałem tylko 10 subskrypcji i nie dam już ani jednej więcej. Na moim kanale... Na który widziałem, ale nie dałem ci sub za sub. Tam jest taki filmik o e-sporcie właśnie. Tak, był. Tutaj jest link. I ja tam się przejechałem do miejscowości Kędzierzyn-Koźle. Zrobiłem wywiad z nauczycielem, który wpadł na pomysł, żeby zrobić klasę o profilu e-sportowym. Widziałeś to? Mhm. No. No i to podobne, prawda? W sensie... No pojawiają się nowe zawody. No, że... A tylko, że on tam mówił, że to nie będzie stricte e-sport, tylko e-sport, tylko normalna klasa przy okazji trochę tego e-sportu. Więc może tutaj w disco polo też będzie normalna klasa. A no ta. Przy okazji troszkę disco polo. Podek? Dziwnie brzmi słuchanie ciebie. Na kanale lekkostronniczy nie będzie sub za sub. Już jestem zmęczony. Czy ty byś wolał być na profilu disco polo, czy na e-sportowym, jakbyś miał wybierać? Paradoksalnie na disco polowym, ponieważ jestem zdecydowanie bardziej postacią sceniczną. Tak. Mogę wymyślać, ale ja we sporcie nigdy nie byłbym dobry. Nie byłbyś. Nie mam zacięcia. Wiem, nie masz. Nie mam... Nie masz. Nie interesują mnie aż tak bardzo gry typu CS. Plus słaby zawsze byłem w strzelanki. Ale FIFA mógłbyś grać, bo jest też e-sport FIFA. Oglądałem kiedyś mistrzostwa w FIFA. Zobaczyłem, jak te chłopaki grają, to wiesz co, nie. Za dobrze. Wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o piosenki z gatunku pierwszy rym, który ci się nasunie na język, to zawsze byłem dobry. Początek odcinka to udowodnił. O, bardzo... Czy ty poszedłbyś na bardziej na disco polo profil, czy na e-sport? No ja bym poszedł na e-sport. No wiadomo, no, ja mam doświadczenie w tym, nie? Pomyśl, że teraz jesteśmy w tej samej miejscowości, urodziliśmy się. W tych czasach. Idziemy do tego samego liceum, w którym jest klasa i e-sportowa, i disco polowa. Jesteśmy kolegami, tak, z równoległych... Czy ja chodzę do D? A ty do E. Są wspólne wyjazdy na przykład na jakieś te olimpiady. Ja mam swój ten keyboard Casio, ten taki, to się trzyma gitarę. Ty jedziesz ze swoim pecetem. Z myszką. Z klawiaturą. I oczywiście wszystko podświetlone LEDami. Jakie jeszcze mogłyby być profile w liceach, które byłyby przyszłościowe? Bardzo dobre pytanie. Jak do tego doszło, nie wiem. No, Instagramer. W ogóle uważam, że dobrym profilem byłby polityczny profil. O, tak. Że szkolisz się na polityka. Pan Zenek Martyniuk wydaje się sympatycznym panem i w ogóle jego disco polo, jeżeli idzie o warstwę liryczną, to nie jest rak. To jest disco polo, to jest muzyka, tu jak jest trochę powiedziane właśnie w ten prześmiewczy sposób, to jest muzyka prosta i tak dalej. No ale tak, no przecież jak ktoś zacznie robić coś bardziej ambitnego, to przestanie to być disco polo, nie? To ma być muzyka tak. Pod buta, do piwa, do kiełbasy. I kto powiedział, że ten rodzaj muzyki, który z założenia ma być prosty pod but, nie jest potrzebny, kto tak powiedział? I może to właśnie jest potrzebne. To ja się nie zgadzam z tym, bo ja uważam, żeby jakakolwiek sztuka była potrzebna, nie? Nie powinno się moim zdaniem łączyć określenie potrzebne i sztuka. To nie jest tak, bo moim zdaniem właśnie, że każda sztuka, bo też nie wiem, czy musimy o tym mówić, że to jest sztuka, tylko po prostu muzyka, czy to musi zawsze iść w parze, że to musi być właśnie jakieś głębokie, musi... Tym bardziej, stop, jeszcze też zaznaczę, wcale też nie jest tak, że muzyka disco polo wcale nie mówi o przeżyciach, tam jest o przeżyciach, tam jest, że się zakochałem. Powiedziałeś, że nie jest o przeżyciach? Wydaje mi się, że ty tak powiedziałeś, albo ja tak zrozumiałem. Możesz mówić właśnie o miłości w sposób taki, że zakochałem się przez twe oczy. No spoko, mogłeś się zakochać w kimś przez te oczy, ale to chyba nie jest to idea miłości. A możesz o miłości opowiadać w bardziej zawoalowany sposób i tego w disco polo jest mniej. Jakoś mi się tak przypomniało, że to jakby gdzieś tam koreluje teraz, że... jakby to powiedzieć... Konsumpcja sztuki, która jest taka, no, prosta, tam pod buta, jest czasem widziane przez niektórych źle. Czemu się nie zajmiesz czymś takim wyższym, tak bardziej złożonym, problematycznym, który pokazuje złożoność naszej natury ludzkiej, w ogóle problemów, w jakich się znajdujemy i tak dalej. Ja ci o tym wspominałem właśnie jakiś czas temu, że... Nie wspominał ani słowa. To nie jest tak właśnie, że my się musimy karmić czymś, co jest takie bardzo złożone, bo może właśnie fajnie jest po ciężkim dniu przyjść i usiąść sobie i zobaczyć Elesa, który też nie jest specjalnie wybitny i dać sobie taki relaks mózgowy. To nie jest tak, że musimy oglądać najmądrzejsze, najbardziej skomplikowane, ofowe kino. Właśnie może jest tak, że mamy na co dzień tak dużo dramatów w swoim życiu, że my chcemy się po prostu czasem zrelaksować i obejrzeć coś rozrywkowego. A to piękne, co powiedziałeś. Piękne, prawda? Nie zgadzam się. No. Znaczy, zgadzam się po części. Wydaje mi się, że pomieszałeś bardzo dużo wątków, żeby to się skleiło w ładniejszą całość. Ale stop! Jeszcze też nie neguję istoty robienia tych trudniejszych rzeczy. O, uf, Jezu, w tym momencie na przykład... Właśnie Sorkin tak, wiesz, odesnął. Markowicz jednak nie neguje. Tak zupełnie serio, to się nie zgadzam, dlatego że to, co powiedziałeś, że mamy bardzo dużo ciężkich rzeczy w ciągu dnia i wracamy i chcemy zobaczyć, to jest wszystko prawda, tylko że idąc w tą stronę, bardzo łatwo się potem zamknąć tylko w takim myśleniu, że ja zawsze mam rzeczy do zrobienia i zawsze chcę potem tylko komedię romantyczną i zawsze chcę tylko potem coś prostego, bo jestem zmęczony i przez to my nie ćwiczymy siebie i to jest jakby takie zadanie z gwiazdką i nie odkrywam tutaj niczego niesamowitego, że żeby obejrzeć film, nie wiem, Tarkowskiego, żeby obejrzeć film Refna, żeby posłuchać bardziej ambitnej też muzyki w odbiorze, to wymaga wysiłku, to nie jest
dzieło, które po prostu leci w tle, mogę wyjść na siku, wrócić, ono cały czas wszystko złapie, wszystko jest okej. Okay. To jest fajne, bo właśnie nas luzuje, ale jeżeli zostaniemy tylko w tym, to nie będziemy nigdy ćwiczyć się, nigdy nie będziemy szukać jakiegoś drugiego dna we własnym życiu. Będziemy gorzej rozumieć własne emocje i możemy pójść tylko w łatwiejszą stronę. I ja wiem, że LS też jest taki, oczywiście, że tak, ale będzie problem w ogóle. Wiesz, idziesz na jakiś bardziej ambitny film, czy oglądasz jakiś bardziej ambitny film i ty nie chcesz go obejrzeć, bo stwierdzasz, on mnie męczy. Czy chodzi ci o to, że jak zaczniesz konsumować rzeczy, które nie są wymagające, to cię tylko przyzwyczai, rozleniwi, tak, tak. I potem coś trochę bardziej będzie dla ciebie zbyt angażujące i męczące i stwierdzisz, a to nie, wolę jednak to. Ale to też jakby ta taka droga, którą tutaj proponujesz, też jest taką skrajnością, bo to też zakłada, że ludzie, którzy sobie raz posłuchają czy dwa, trzy disco polo, to wpadną w ogóle w te sidła i to, a to już nie. disco polo. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać, jakie wy macie zdanie o wszystkim, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, a może nie o wszystkim, o tym, co wy chcielibyście wypowiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, tak. Zostawcie subskrypcję, sub za sub, jednak tylko... Tak? Nie, na kanale lekkostronniczy. Nie będzie sub za sub, to wy dajecie tylko sub, my nie dajemy sub za sub. I pamiętajcie, że po dzisiejszym odcinku, jak już go obejrzeliście, to już na pewno jesteście. Lekkostronniczy, sub za sub, jak wy nam dacie sub, to wy dacie nam sub.